Cześć, witajcie w marcowym serialowym rozkładzie jazdy. Wiosna już za pasem, ale zanim zrobi się naprawdę ciepło, czeka nas sporo serialowych nowości i co najmniej dwa duże powroty. Przyznaję, że tym razem mieliśmy dosyć poważne problemy z wyłonieniem tych 10 najważniejszych premier marca, dlatego dłuższą listę znajdziecie pod tym wideo. A oto i nasze typy. Happen Leonard. Premiera 2 marca Sundance TV. Happen Leonard to czarna komedia osadzona w latach 80. Opowiada o dwóch przyjaciołach pochodzącym z Teksasu, kobieciarzu Happie Collinsie i weteranie wojny w Wietnamie Leonardzie Pine'ie, a także o serii ich niezbyt fortunnych przygód. Zwiastuny zapowiadają się ciekawie, podobnie jak obsada. W serialu zobaczymy m.in. znanego z roli Omara Little w The Wire, Michaela Kenefa Williamsa i Christine Hendricks, czyli Joan Holloway z Mad Men. House of Cards, sezon 4, premiera 4 marca, Netflix. Zapasy jedzenia i picia i dostęp do Netflixa. Tyle potrzeba, by wziąć udział w globalnym wydarzeniu, jakim jest binge-watching kolejnej serii House of Cards. W czwartej serii szykujcie się na całkowite przewrócenie starego porządku i nowe rozdanie. Ten sezon należy ponoć do kobiet i to nie tylko w kontekście obsady. Sporo odcinków napisanych zostało przez scenarzystki, a grająca Claire Underwood Robin Wright kilkakrotnie stawała za kamerą. Co wcale nie oznacza, że będzie słabiej. Damien. Premiera 7 marca, A&E. Spersonifikowane zło podbija w tym roku telewizję. Dopiero niedawno zadebiutował Lucifer, komediowy procedural kryminalny, a już w jego ślady idzie Damien, serial oparty na głośnym horrorze Omen z 1976 roku. Opowie o dorosłym już 30-letnim antychryście Damienie Tornie, który zupełnie nieświadomy swojej satanistycznej przyszłości pracuje jako fotograf wojenny. Kiedy złe moce się obudzą, będzie musiał zmierzyć się ze swoim mrocznym przeznaczeniem. Of Kings and Prophets. Premiera 8 marca ABC. Ten serial jeszcze nie wystartował, a już wywołał spory skandal w USA. Wyobraźcie sobie bowiem, że jest to starotestamentowa saga oparta na księgach Samuela, którą twórcy postanowili pokazać w stylu zarezerwowanym dotąd dla odważnych produkcji historycznych, takich jak Rzym czy Spartacus. Ma być dużo na gości, co nie tylko średnio kojarzy się z tematyką biblijną, ale również ze stacjami ogólnozasięgowymi, takimi jak ABC. Underground. Premiera 9 marca WGN America. WGN America potrafi dowozić naprawdę dobre seriale. Nie mniej ambitnie jest w przypadku 10-odcinkowego dramatu historycznego Underground, podejmującego temat niewolnictwa. Opowie historię grupy niewolników planujących ucieczkę z plantacji w Georgii. Z pomocą pary abolicjonistów trafią na tzw. Underground Railroad, czyli sieć tajnych dróg, pomocnych domostw i społeczności, służącą do przerzucania zbiegłych niewolników z południa na północ Stanów Zjednoczonych. Bosch sezon 2. Premiera 11 marca, Amazon. Pierwszy sezon tego kryminalnego dramatu był całkiem niezły, ale przeszedł bez echa. Drugi ma już zrobić więcej zamieszania, koncentrując się mniej na samym bohaterze, a bardziej na różnorodnych sprawach kryminalnych. Ma być więcej akcji, a także więcej trudnych tematów, takich jak korupcja w policji, terroryzm czy seryjne zabójstwa. Fabułę oparto na trzech powieściach Michaela Connelly: Drunk Music, The Drop i The Last Coyote. Serial powróci od razu z całym 10-odcinkowym sezonem. Flaked. Premiera 11 marca, Netflix. Kolejna nowość spośród szumnie zapowiadanych przez Netflix 30 nowych seriali 2016 roku. Choć nie jest to jedyna marcowa premiera na platformie, na Flaked warto zwrócić uwagę z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, jest to 8-odcinkowa komedia o trenerze motywacyjnym, czyli tak zwanym coachu, który nie bardzo radzi sobie z własnym życiem. Po drugie, produkuje go Michael Hurwitz, twórca Arrested Development. Po trzecie, gra w nim Will Arnett, również z Arrested Development. The Americans, sezon 4, premiera 16 marca, FX. Para szpiegów z ZSRR powraca już po raz czwarty i po raz czwarty jest na co czekać. Ci, którzy śledzą The Americans od początku, wiedzą, że jest to obecnie jeden z najlepszych seriali dramatycznych w amerykańskiej telewizji, mimo że nie jest i nigdy nie był komercyjnym hitem.
Fabularnie czwarty sezon podejmie bezpośrednio wątki z finału poprzedniego, a Philip i Elizabeth będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich dotychczasowych działań, a także nowym zadaniem, które okaże się niezwykle trudne. Daredevil, sezon drugi, premiera 18 marca, Netflix. Pierwszy sezon stał się hitem dosłownie z dnia na dzień. Drugi ma szansę odnieść jeszcze większy sukces. Tym razem głównym antagonistą Daredevila będzie Punisher, grany przez znanego m.in. z The Walking Dead, Johna Berntala. W drugim sezonie pojawi się też Elektra. Znów czeka nas 13 emocjonujących odcinków, a ci, którzy już mieli okazję obejrzeć kilka z nich, czyli amerykańscy krytycy, twierdzą, że choć początek jest nieco powolny, serial szybko nabiera tempa i staje na wysokości zadania. Premiera równolegle w Polsce. The Path. Premiera 30 marca, Hulu. Jeśli od zakończenia Breaking Bad wciąż tęsknicie za Aaronem Paulem, to mam dla Was dobrą wiadomość. Już wkrótce aktor powraca w nowym wcieleniu, tym razem jako mąż i członek religijnego kultu. Wyprodukowane przez Hulu The Path to dramat obyczajowy, który skupiać się ma na relacjach członków rodziny należących do sekty pod pewnymi względami przypominającej kościół scjentologiczny. Oprócz Paula w serialu pojawią się też Hugh Dancy, czyli Will Graham z Hannibala oraz Kathleen Turner. Oczywiście, jak już mówiłam, to jest nasz subiektywny wybór premier marca, więc jeżeli uważacie, że zapomnieliśmy o jakichś ważnych tytułach, piszcie w komentarzach. Przypominam też, że jakby nie patrzeć, bierze udział w konkursie na Blog Roku w kategorii Vlog. Głosowanie SMS-owe wciąż trwa i zawsze, jeśli chcecie, możecie nas wesprzeć, wysyłając SMS-a na numer 7124 o treści M11122.